Cześć, dzisiaj opowiem Wam o testowaniu komponentów reaktowych. Nie jest to moim zdaniem jakaś super trudna rzecz, ale wiele osób, które zaczynają przygodę z Reactem, zastanawiają się, jak powinny testować. Tak samo osoby, które już jakiś czas pracują z Reactem, czasem mają wątpliwości, bo to testowanie jest dosyć specyficzne. Będziemy omawiać testowanie komponentów reaktowych na przykładzie biblioteki Jest i Airbnb Enzyme. To są biblioteki dosyć standardowe, najpopularniejsze. Jest jest włączany w pakiet Create React App, a Enzyme jest bardzo polecany. Z Jesta będziemy korzystać z asercji. Takie podstawowe, najważniejsze to to be, to equal, to throw i to match snapshot. To be korzysta z object is, czyli jest najlepsze do porównywania integerów, stringów czy boolinów. To equal robi deep value comparison, czyli jest dobre do porównywania obiektów. Z Jesta będziemy też korzystać do mockowania funkcji. Jest daje nam funkcję jestfn, którą możemy przypisać jako wartość dowolnej funkcji, którą chcemy zamokować. Następnie możemy zamokować zwracaną wartość raz, wiele razy, a także możemy sprawdzić ilość wywołań, odwołując się do mock calls, a także z jakimi parametrami funkcja została wywołana, bo każdy element tablicy calls jest obiektem parametrów. I ostatnia rzecz, z której będziemy korzystać z Jesta, to szpiegowanie. Czasami nie chcemy mockować funkcji, tylko chcemy sprawdzić, czy została wywołana i też sprawdzić, co zrobiła. Wtedy najlepiej jest tę funkcję szpiegować. Możemy wykorzystać Jest spy on, przekazać obiekt, na którym zdefiniowana jest ta funkcja i nazwę funkcji. Następnie sprawdzamy, czy funkcja została wywołana za pomocą to have been called, albo z jakimi argumentami została wywołana za pomocą to have been called with args. Jeśli chodzi o Enzyme, będziemy korzystać z trzech metod do renderowania komponentów. Jest to shallow, mount i render oraz z metody simulate, która pozwoli nam symulować interakcję użytkownika z naszymi komponentami. Jeśli chodzi o te pierwsze trzy metody, każda z nich renderuje komponent, ale w różny sposób. Funkcja shallow renderuje komponent płytko, czyli tylko nasz komponent, który testujemy. Funkcja mount renderuje głęboko, czyli renderuje również zagnieżdżone komponenty. A funkcja render renderuje nam tak naprawdę HTML i pozwala nam przede wszystkim na sprawdzanie, czy HTML się zgadza i jego zawartość tekstowa. Dokładnie zobaczymy te przykłady za sekundkę. Najpierw jeszcze powiem Wam pokrótce o kilku podstawowych rzeczach dotyczących komponentów. Jak pewnie część z Was wie, komponenty w Reakcie mają swoje życie i swój cykl życia i związane z tym cyklem metody. Podstawowe to konstruktor i render, ale są też inne. Najbardziej powszechnie używane to komponent didMount czy komponent willReceiveProps. Te metody związane są z poszczególnymi momentami w życiu komponentu. Czasami chcemy coś w tych momentach zrobić, na przykład zaciągnąć dane albo zupdate'ować komponent i w nich zawieramy nasze działania. Nową metodą wprowadzoną przez React 16 jest komponent didCatch. Pozwala nam ona obsługiwać błędy w zagnieżdżonych komponentach i na przykład wyrenderować okienko z napisem oops, a niekoniecznie pozwolić całej aplikacji na wywalenie się. Tak, myślę, że na końcu. Podstawowe informacje o komponentach, ich stanie i propsach. Każdy komponent w Reakcie może mieć ustawiony stan. Stan jest czymś wewnętrznym dla komponentu. Możemy go zmieniać i możemy w zależności od niego również wyświetlać różne informacje użytkownikowi. Każdy komponent dostaje też propsy. Propsy przychodzą z zewnątrz i propsów nie modyfikujemy nigdy. To jest przykładowy komponent, na którym będziemy pokazywać przykładowe testy. Mamy tutaj komponent TopSong, który ma konstruktor. W tym konstruktorze ustawiamy sobie bazowy stan. Ustawiamy na przykład details open na false, czyli nie będziemy wyświetlać szczegółów piosenki na początku. I tworzymy sobie również metodę toggle details, która zawsze zmienia wartość atrybutu details open, czyli pozwala nam wyświetlać i chować szczegóły. Tutaj jest metoda render tego komponentu, czyli będzie on miał sekcję, a w niej tytuł piosenki, guzik do pokazywania szczegółów i szczegóły, które są warunkowo wyświetlone, jeśli details open jest równe true.
A tutaj jest przykład. I teraz nie wiem, czy mogę kliknąć play jakoś. Do środka kliknę. O, super. Jakbyś mógł tutaj na dole kliknąć play. Dzięki. OK. I widzimy, że ten komponent nam pokazuje zawartość, jeżeli klikamy na guzik. I teraz tak, jakich testów potrzebujemy w naszej aplikacji? Pierwszą kategorią będą snapshot tests. Początkowo byłam do nich nastawiona bardzo sceptycznie, ale ostatnio bardzo się do nich przekonałam. Snapshot tests pozwalają nam utrwalić stan komponentu w danym momencie, więc warto sobie je wygenerować, gdy napiszemy jakąś wersję naszego komponentu, z której jesteśmy zadowoleni i wiemy, że działa, i utrwalić sobie w pliku ze snapshotami. Później przy każdym odpaleniu testów Jest będzie sprawdzał, czy nasz komponent w dalszym ciągu odpowiada kształtowi, jaki zapisaliśmy w snapshocie. Jeżeli coś zmienimy, to w divie, w pull requestie będziemy widzieć, różnicę, czyli dokładnie co dodaliśmy. Także tutaj bardzo ważna przy snapshot testach jest funkcja osoby dokonującej review i osoby tworzącej pull request, czyli upewnić się, że te zmiany, które widzimy, czy tam ten efekt, który zapisaliśmy w snapshocie, odpowiada temu, czego oczekiwaliśmy. Duży plus snapshotów jest taki, że są bardzo szybkie, tworzą się w ułamku sekundy i tak samo w ułamku sekundy się update'ują i dają nam na przykład dużą pewność, jeżeli robimy jakieś zmiany w kodzie czy refaktoringi, bo na przykład jeden z rodzajów snapshotów utrwala tylko czysty HTML i tekst, więc możemy sobie zmienić abstrakcję, wyciągnąć jakieś komponenty wyżej, niżej i dalej widzieć, że test przechodzi i że nic się nie zmieniło. I tutaj właśnie pokażę wam trzy przykłady snapshotów z wykorzystaniem enzym Shallow Mount i Render i zobaczymy sobie różnice, jakie będą w snapshotach. To będą bardzo krótkie przykłady, ale różnice będą dobrze widoczne. Pierwszy snapshot test, tutaj korzystamy też z metody toJSON, z biblioteki enzym2json, która nam przetwarza wyrenderowany komponent. Pierwszy snapshot test wygenerujemy przy użyciu Shallow, czyli tej metody, która renderuje nam komponent płytko. I zobaczymy, że wynik będzie następujący. Mamy HTML-owe tagi naszego komponentu i reaktowe tagi zagnieżdżonego komponentu wraz z propsami. Coś takiego utrwala nam test snapshotowy. Drugi przykład to będzie przykład z wykorzystaniem metody mount. Tutaj dostaniemy już głębiej wyrenderowany komponent. Mamy reaktowe tagi naszego komponentu. To, co jest pogrubione, to się zmieniło. A ponadto mamy też HTML-owe tagi i wyrenderowany głęboko nasz zagnieżdżony komponent, czyli nasz toggle button. I trzeci przykład to jest snapshot test wygenerowany przy użyciu metody render. Ten snapshot będzie zawierał czysty HTML i tekst, więc jest najbardziej uniwersalny, jeżeli dokonujemy wielu zmian. Ale też nie zawiera niektórych informacji, bo nie zawiera na przykład propsów. Także polecam wybierać tę metodę renderującą, która będzie nam najbardziej potrzebna w danym przypadku. Kolejna grupa testów to render tests, czyli testy, które pozwalają nam sprawdzić zawartość komponentu, ale też propsy przekazywane niżej, czy stan komponentu. Pierwszym przykładem będzie sprawdzenie, czy w ogóle nasz główny komponent wyrenderował się bezbłędnie. Ten test zazwyczaj jest włączany na start w Create React App. Renderujemy do domu nasz komponent App i ten test będzie przechodził zawsze, jeżeli nasz defaultowy widok będzie działał sprawnie. Jeżeli któryś z zagnieżdżonych komponentów się nie wyrenderuje, to ten test nie przejdzie. Kolejnym testem może być sprawdzenie, czy komponent, który testujemy, renderuje się w odpowiednim tagu HTML-owym. Możemy tutaj wykorzystać shallow render, bo nie potrzebujemy głębokiego renderowania. I możemy wykorzystać metodę is z przekazaniem tagu HTML-owego. Na przykład w wrapper is section oczekujemy, że to zwróci true. Bardzo prosty test. Czasem też chcemy sprawdzić, czy nasz komponent zwraca null. W reakcie na przykład często ma to zastosowanie przy pop-upach. Jeżeli jakiś props
otrzymamy, chcemy wrenderować pop-up. Jeżeli go nie otrzymamy, chcemy zwrócić null i nie renderować pop-upu. Więc możemy sobie sprawdzić, że w jakimś przypadku nasz wrapper getElement zwróci null, czyli po prostu nie został wyrenderowany. Możemy też sprawdzić stan komponentu, zarówno pierwotny stan, jak i stan zmieniony poprzez nasze akcje. Jeśli chcemy sprawdzić pierwotny stan, to możemy sobie wyrenderować komponent, następnie wykorzystać metodę state i sprawdzić, czy dany atrybut lub cały stan jest równy tym wartościom, których się spodziewamy. Następnie, dosyć podobnie do testów snapshotowych, możemy sprawdzić zawartość komponentu, z tym, że możemy tutaj też sobie wyszukiwać na przykład tagi reaktowe. Możemy wyrenderować komponent, następnie wyszukać header, wyszukać toggle button, sprawdzić tekst, czy sprawdzić długość, ilość elementów danego typu w naszym komponencie. I tak jak wspomniałam wcześniej, możemy sprawdzić, czy zmienia się zawartość komponentu, jeśli zmienimy stan, czyli na przykład dla innego stanu, czy zawartość komponentu jest też taka, jaką oczekujemy. Możemy sobie ustawić na przykład wrapper set state details open to true i sprawdzamy, że details są wyświetlone i że jest dokładnie jeden taki element. Tutaj mamy test sprawdzający, czy nasz komponent przekazuje prawidłowe propsy do komponentów zagnieżdżonych. Renderujemy sobie top song, przekazujemy mu zdefiniowane propsy, ustawiamy akurat stan na details open i sprawdzamy, czy details, na których wywołamy metodę props, czy zwróci nam oczekiwaną wartość. Ok, kolejne testy to będą behavior tests. Testy zachowania komponentów możemy podzielić na testy sprawdzające zachowanie komponentów przy wywołaniu lifecycle methods i przy interakcjach użytkownika. Jeśli chodzi o lifecycle methods, mamy na przykład, mamy dwie możliwości testowania tych metod. Jedne pośrednio, drugie bezpośrednio. Jeśli chcemy testować pośrednio, po prostu symulujemy zachowanie komponentu i sprawdzamy, czy wydarzyło się to, czego się spodziewaliśmy. Bezpośrednio możemy też zawołać te metody na komponencie. Pierwsze dwa przykłady to jest testowanie pośrednie. Na przykładzie metody componentDidMount. Renderujemy sobie komponent. Widzimy tutaj, że na didMount powinien on zaciągnąć piosenkę po ID-ku. I sprawdzamy, że zamokowana funkcja fairSong została wywołana raz i że została wywołana z ID-kiem 1. Tutaj mamy przykład też pośredniego testowania lifecycle methods na przykładzie component will receive props. Widzimy, że jeżeli komponent otrzyma jakieś export data, powinien pobrać nam piosenkę. I w tym teście korzystamy z metody setProps. Ustawiamy na komponencie dane pod kluczem export data i sprawdzamy, że metoda downloadSong, którą sobie zamokowaliśmy, została wywołana. Jeśli chodzi o bezpośrednie testowanie lifecycle methods, możemy zawsze na naszym wrapperze wywołać metodę instance, żeby dostać się do instancji tego komponentu i następnie zawołać lifecycle method z przekazaniem odpowiednich argumentów. W tym wypadku przekazujemy do metody component will receive props pewne propsy, jak na przykład export data, sam export data i sprawdzamy, że nasza metoda pobierająca piosenkę została wywołana i zostały jej przekazane odpowiednie dane. Podobny przykład z bezpośrednim testowaniem lifecycle method, ale z metodą shootComponentUpdate. W tym przykładzie przekazujemy komponentowi pierwotne propsy, następnie ustawiamy propsy z wartością ID 1 i z wartością ID 2. Przy wartości tej samej co poprzednio komponent nie powinien się zupdate'ować, a przy wartości nowej powinien się zupdate'ować. I ten test właśnie to sprawdzi. Ok, kolejna sekcja to będą interakcje użytkownika. Najczęściej testujemy onClicky i onChange'a. Możemy to przetestować przy pomocy metody simulate dostarczonej przez Enzym. Wystarczy znaleźć komponent, na którym będziemy dokonywać kliknięcia i zasymulować klik. Następnie sprawdzamy, czy metoda, którą sobie zamokowaliśmy, została wywołana. Wydaje się to proste, natomiast ja tutaj się nacięłam w pewnym przypadku, ponieważ moja metoda
wywoływana na onkliku wołała metodę event prevent default i okazywało się, że mój event takiej metody nie ma zdefiniowanej. Co się okazało? Okazało się, że enzymowy simulate przyjmuje też drugi argument i to jest nasz event. Więc czasami przy onkliku przyda nam się też przekazać event, który na przykład będzie miał klucz prevent default. W ten sposób nasze testy przejdą. Inny rodzaj interakcji użytkownika to na przykład zmiany w inputach. Możemy zasymulować na inputach change i musimy przekazać standardowy kształt eventu, na przykład event target value, event target checked w przypadku checkboxów i tak samo event target value przy selectach. Także możemy w ten sposób też testować wszystkie dropdowny. Szpiegowanie. Tutaj jest przykład szpiegowania, o którym wspomniałam na początku. Wyobraźmy sobie, że nie chcemy mockować naszej funkcji toggle details, chcemy ją wywołać, chcemy sprawdzić, że zupdate'owała stan, ale też chcemy wiedzieć, że została zawołana. Możemy sobie zamockować naszą klasę TopSong Prototype, na niej metodę toggle details i sprawdzić, że ta metoda została wywołana, następnie, że stan został zupdate'owany. OK, i integration tests. Czasami nie chcemy testować, czy nawet bardzo często, nie chcemy testować tylko naszego jednego komponentu w oderwaniu od reszty aplikacji, ale chcemy przetestować też zagnieżdżone komponenty i jak one nawzajem na siebie wpływają. Wtedy korzystamy z integration tests. Potrzebny nam tutaj będzie zawsze mount, nie wystarczy shallow. I w tym przykładzie renderujemy sobie TopSong. Szukamy w nim toggle button, klikamy na niego, sprawdzamy, że zmienił się stan naszego komponentu, a także, że wyświetlił się sąsiedni zagnieżdżony komponent. W zasadzie to wszystko. Tutaj jest kilka przydatnych linków. Polecam też zainteresowanym spojrzeć sobie na Synon.js, który również dostarcza nam metod do szpiegowania oraz do mockowania, a także dostarcza nam sandbox. Jest to przydatne, jeśli chcemy odizolować nasze mocki, ponieważ możemy je ustawić na sandboxie i możemy je wyczyścić pod koniec każdego testu. I to wszystko. Bardzo dziękuję. Pytania? Tak, będzie dostępna. Zaciekawiam tę metodę lifecyclowa komponent catch. Mm-hmm. To znaczy, że jeżeli moja, nie wiem, teraz miałam właśnie taką sytuację, że ktoś na przykład wydrukuje adres, który nie istnieje, no i aplikacja się wywala, to teoretycznie powinna zwrócić włącz 404. Czy w takim przypadku, jeżeli zrobię coś w tej metodzie komponent catch, mogę zapobiec po prostu, wiesz, temu, że cały ekran jest na czerwono i tylko Czy myślę, że to powinno być też obsłużone na etapie asynchronicznego requestu, żeby 404 nie powodowała wywalania się przez aplikację? To raczej chodzi o jakieś takie błędy, których czasem nie przewidzimy, które się zdarzają i w tym wypadku, tak jak mówisz, nie będzie pustego ekranu i pełnej konsoli, tylko będzie na przykład widok ups. Czyli to jest takie trochę dla nas zabezpieczenie. Będzie dostępna. Jeśli mogę, dokładnie ten problem był w harmonogramie po update'cie do Reacta 16, bo tam polegaliśmy na takim zachowaniu, że date picker zwracał błąd, a my mimo to jechaliśmy dalej. Jechaliśmy na niespójnym stanie aplikacji, który potem się uspójniał. Jakby React 16 wprowadził te zmiany, że w momencie, w którym pojawia się błąd, powolny, natychmiast odmontowujemy całe drzewo do pierwszego error boundary, czyli do pierwszego komponentu, który definiuje komponent did catch. Podmienia ten content, renderując tę metodę. Jakby wcześniej było tak, że okej, mieliśmy niespójne drzewo aplikacji, bo on renderował dalej tę aplikację i zobaczymy, co się stanie. 16 po prostu odmontowuje całe drzewo, no i po to jest właśnie ta metoda. To nie jest takie tradycyjne przechwytywanie błędów, jakie znamy z Ruby'ego czegoś innego. To zupełnie nie ta strona. Tak, ale to też mieliście szczęście, że dalej wam się renderowała aplikacja i gdzieś tam to niespójne drzewo się wyrównywało, bo czasem jest tak, że po prostu aplikacja skraszuje, tak? I nie wyświetla się nic. Coś się wysypało i teraz klientowi wyświetla się produkt za jednego grosza i lepiej jest odnotować te drzewa. No tak, bezpiecznie jest nie wyświetlić nic. Dokładnie. Ja mam pytanie, czy lifecycle metod na komponentach się odpalają zawsze wszystkie przy wszystkich tych trzech sposobach renderowania, czy tylko przy którymś?
Nie, o ile się nie mylę, przy renderze nie odpala się żadna. Przy shallow odpalają się niektóre, a przy mount powinny się odpalić wszystkie. Także w zależności od tego, co testujemy, powinniśmy sobie wybrać odpowiednią metodę renderującą, przy czym zaleca się zaczynać od shallow, a mount wprowadzać wtedy, kiedy faktycznie jest nam potrzebne. Z doświadczenia wydaje mi się, że jest trochę wolniejsze, tak. A to jest tak, że mount jest, to jest wywołanie tak jak React to było, a dwie pozostałe to są jakieś tam testowe, czy wszystkie trzy są testowe? W sensie jakby, czy wszystkie trzy są odpalane jakimś kodem, który jest typowo w tym frameworku testowym, czy ta mount jest tak jak React? Wszystkie trzy na pewno zależą troszkę od frameworka testowego, przy czym do mounta potrzebny jest wirtualny dom, na przykład JS DOM, czyli biblioteka, która symuluje zachowanie przeglądarki, więc mount będzie najbardziej zbliżony do renderowania w przeglądarce. Jeszcze jakieś pytania? No to dziękuję bardzo.